kochani, witajcie. Jeżeli widzieliście wczorajszego vloga, to wiecie, że znalazłam wczoraj w szafce kuchennej olej kokosowy i nałożyłam na mokre włosy na całą noc, na skórę głowy, od nasady po same końce. Całkiem sporo tego nałożyłam. Potem podsuszyłam je trochę suszarką, bo nie chciałam iść z mokrymi włosami, bo spać, bo to jest w ogóle niedobre dla włosów, mnie od razu boli głowa, więc trochę je podsuszyłam. Rano obudziłam się i nałożyłam taką, no, taką mega mocną odżywkę, której normalnie nie mogę używać, która normalnie mega obciąża moje włosy, po to, żeby go zamuglować, żeby łatwiej go było zmyć. Bo tego, co się najbardziej obawiałam, to to, że nie będę mogła tego zmyć, albo że go zmyję i będę miała tłuste włosy. Więc najpierw nałożyłam tą odżywkę, chwilę, 10-15 minut z nią posiedziałam. Potem umyłam takim szamponem oczyszczającym, potem szamponem fioletowym, potem nałożyłam na to fioletową maskę. I w sumie nie wiem, ładnie wyglądają chyba te włosy. Tak mi się wydaje, że wyglądają zdrowo. Nie układałam ich ani nic, tylko wysuszyłam suszarką po to, żeby ich nie męczyć, ale wydaje mi się, że jest spoko o tyle, że na pewno nie są jakieś przetłuszczone, przyklapnięte, a wręcz wydaje mi się, że tak jakby trochę jest, wyglądają jakby ich było więcej. Może ja nie mam generalnie jakby za dużo włosów i bardzo zazdroszczę wszystkim, którzy mają. Ale na pewno nie są obciążone, na pewno nie są jakieś przetłuszczone, przyklapnięte. Nie wiem, czy to jest zasługa oleju kokosowego, czy tych wszystkich odżywek, ale generalnie nie jest źle i też moja skóra głowy się czuje fajnie, więc no zobaczymy. I też nie było to aż takie jakieś duże przedsięwzięcie, ja i tak zawsze myję włosy rano. Ja też bardzo często nakładam Olaplex na całą noc, po prostu go zmywałam rano, więc spoko. Czytałam, że właśnie jeżeli się nakłada ten olej kokosowy, to najlepiej robić to raz na suche włosy, raz na mokre. Jak przy zwilżonych włosach otwiera się łuska i on wtedy lepiej się wchłania. A co to było? Nie pamiętam. Możecie sobie zgooglować po prostu milion postów o różnych olejach, różnych też teorii. W każdym razie ja pamiętam, że kiedyś dawno temu nakładałam olej kokosowy, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, czy to była jakaś taka duża różnica, czy nie. Przeczytałam, że podobno on zapobiega łamaniu się włosów, a ja wam pokazywałam, że po prostu... A druga rzecz, że przeczytałam kilka doświadczeń dziewczyn, które używały go przy jasnych włosach i mówiły, że on sprawia, że nie są żółte, a moje włosy niestety lubią być żółte i dążą do tego, żeby być żółte. Nie chcą być platynowe, nie chcą być chłodne, tylko no, mają takie żółtawe tony. A teraz naprawdę ten kolor jest ładny. No fakt, że też użyłam fioletowego szamponu i fioletowej odżywki, umówmy się, więc to na pewno miało wpływ, no nie oszukujmy się. Ale ładnie ten kolor wygląda i naprawdę jestem zadowolona. Także takie moje przemyślenia, jak macie ochotę, to spróbujcie. Ja używałam nierafinowanego, podobno taki jest najlepszy. Ale tak. Także myślę, że... będę kontynuować moją przygodę z olejem, zobaczymy. Dam wam znać. To jest tak, że nie każde włosy lubią, nie każdy olej, no ale to też wiecie, to jest tak samo dokładnie jak z produktami do włosów. Ja wczoraj rozmawiałam z dwiema moimi koleżankami, jeżeli w ogóle właśnie stwierdziliśmy, że jeżeli chodzi o produkty do włosów, to jest moim zdaniem jeszcze ciężej dobrać niż produkty do pielęgnacji twarzy. I to jest tak różne i naprawdę bardzo często tak jest i z wieloma już moimi koleżankami tak miałam, że po prostu coś, co u mnie na włosy było cudem, po prostu rewelacją i super, to u kogoś było tragedią, no bo włosy już są kompletnie tak różne, że naprawdę. Więc jeżeli chodzi o te wszystkie specyfiki do włosów, to jest już moim zdaniem bardzo, bardzo indywidualna sprawa. O, nakładam trochę Hollywood Flawless Filter. nie maluję oczu, bo tak mnie pieką oczy od 2 dni od alergii, że no nie będę się po prostu męczyć. I tak mnie wszystko od razu swędziło, że koniec, trochę pudru nałożę z Becki. O, tylko o. I tak, o nie, miałam nałożyć mój rozświetlacz w płynie i zapomniałam. Zawsze o tym zapominam. Ale tu nic, nałożymy jakiś inny. Troszkę tylko pudru i ten puder nakładam właściwie tylko po to, żeby mi się tutaj nic nie kleiło. Wiecie jak to jest, jak się gdzieś wychodzi na wiatr, czy nawet w domu się pochyla głowę i te włosy się przyklejają, to potem mnie to łaskocze. O. Okej, przydałby się nam jakiś rozświetlacz. O, tego dawno nie używałam, słuchajcie. O, tego też dawno nie używałam. To jest Pillow Talk. To jest Pillow Talk z Charlotte. Nie będę nakładać żadnego bronzera, tylko nałożę sobie ten róż. I tak ostatnio też lubię sobie go nałożyć tak trochę wyżej, trochę jak bronzer, i to bardzo ładnie wygląda, jeżeli macie taką jak ja buzię niezbyt jakąś, nie wiem, opuchniętą, właśnie tak źle się czujecie albo jesteście zmęczone po prostu, to tak ładnie ożywia. Na usta też można trochę tego nałożyć. O, i użyję tego ze środka. Tylko tak delikatnie. O. Tutaj nałożyć. I wyciągnęłam sobie, chyba ten rozświetlacz miałam na swoim ślubie. Mi się wydaje, już nie pamiętam, to jest miniaturka. O, i właśnie teraz mi się jakiś włosek przyczepił i będzie mnie to łaskotać. I to jest Becca Opal. A i tak wiszą tutaj ubrania na oparciu krzesła. Ale muszę w końcu posprzątać ten pokój, ale jeszcze tego nie zrobiłam. Gdzie jest mój pędzelek? Gdzie jest pędzelek do rozświetlacza? Pędzelku, gdzie jesteś? O, tu jesteś, pędzelku. To jest bardzo, bardzo ładny i też moim zdaniem bardzo mocny, ale naprawdę fajny rozświetlacz. No to jest taki rozświetlacz, który naprawdę widać. Pięknie to wygląda. Naprawdę ładnie buzia potem wygląda. I co jeszcze? Może błyszczyk Iconic London. Bardzo fajny jest ten błyszczyk. Cały czas go używam. W sumie pierwsza rzecz od Charlotte, której używam jakoś do ust, która mi przypasowała. Ok. Więc to będzie mój szybki make-up. No make-up na dziś. Nie, no wydaje mi się, że widać chyba trochę. Widać różnicę, czy nie widać? Nie wiem. No, w każdym razie nie ma tragedii, nie jest jakoś najgorzej. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o moje przygotowania. I zabieram Was do kuchni. Chcę Wam kilka rzeczy pokazać i chciałam sobie zrobić śniadanie. I to też będą te kanapki, które robiłam we wczorajszym vlogu na kolację, bo jestem od nich ostatnio uzależniona. Także jak macie ochotę, to Wam pokażę. No dobra, to idziemy zrobić śniadanie. Dzień dobry, Kiciu. Cześć, Kiciunia. Wczoraj wrzuciłam na Instagram zdjęcie Kici, jak śpi na swojej sofce z taką mega niezadowoloną miną. Taka księżniczka na ziarnku grochu. Tak? Kiciunia burczy mucha. Wczoraj kot miał jakiś taki zły humor i normalnie było to widać na jej pyszczku. Słuchajcie, miał taki niezadowolony, grampi wyraz paszczy. Tak, Kiciu, nie? Teraz też nie wyglądasz na jakąś najbardziej zadowoloną. O, chciałam wam pokazać. Dostałam od mojej mamy serwetki. Zobaczcie, jakie ładne. To jest coś... Nie wiem, jak się nazywają te białe kwiaty. O, i tu nie zauważyłam, nawet ma biedroneczkę. O, dzień dobry! A kto to wstał? Kto wstał z łóżka? Kto się obudził? Przyszłaś do nas? Tak? Sushi wychodzi na spacer rano, a potem skakuje do łóżka z powrotem i idzie spać. Powiedz, ja jestem pies, nawet nie kanapowy, tylko łóżkowy, tak? A co tak na mnie patrzysz, coś byś chciała? Pan ci pewnie powiedział, że kupiłam ci kaczuszkę wczoraj i że będę ci... Kaczuszkę? Kaczuszkę? No nie mów, że wiesz, co to jest kaczuszka. Serio? Serwetki mam, serwetki mi pokazuję, to nie jedzenie. No, no musisz zaczekać sekundę. Tak? Ty się oblizujesz. Czy ty naprawdę rozumiesz i wiesz, co to jest kaczuszka? No przysięgam ci, że serwetki mam, zobacz, to nie jest żarcie. Widzisz? Babcia przyniosła. Dobra. A więc tak. Tutaj są, to są chyba magnolie. Chyba tak. Tutaj jest taki łowicki motyw. Chyba łowicki, no ludowy w każdym razie. Będzie mi pasować do... mam taki obrus. Takie ludowe właśnie wzory. Tamten jest w kaszubskie. Ale myślę, że jest taki... Takie kolorowe serwetki fajnie będą do tego pasować. I tutaj właśnie... Kurczę, wiedziałam, jak się te kwiatki nazywają, no ale to nie jest teraz istotne. Ale tak, bardzo ładne. Tutaj mam, słuchajcie, jeszcze udało mi się upolować. No po prostu moja obsesja zespołu trwa dalej, Blue Italian. I znalazłam, słuchajcie, w TK Maxie jeszcze talerze głębokie. No są takie dziwne, bo to nie jest taki typowy talerz do zupy, tylko to jest taka jakby płaska miska, a bardziej głęboki talerzyk. No nie wiem, czy to koniecznie na zupę, ale coś no, takiego a la gulasz, czy coś, no nie wiem. W każdym razie znowu było ich tylko 5, nie było 6. A najbardziej by mi na 6, a najlepiej na 8 zależało, no ale no nic. Wzięłam, co było. Ta sama cena, co te poprzednie talerze. Tylko muszę zdjąć cenę i je włożyć do zmywarki, bo w ogóle zmywarka wymaga załadowania. O, tam jak możecie zobaczyć. Tomek zajmuje się zmywarką i wczoraj wieczorem powiedział, że zrobi to wieczorem, ale jak widzicie nie stało się to. A robię tak, patrzcie, czaruję. I nic, więc będę musiała sama to zrobić. Tak. O, a to nie ma ceny? Ma tylko od spodu. Więc one jadą na Mazury. Ale po prostu skorzystam z tego, że mam tu zmywarkę i ją myję tutaj. A przy okazji też po prostu chcę pościągać te ceny. Bo na moim Bolesławcu bardzo długo się utrzymywały. O, to też ma od spodu. A to wy mi sprzedaliście patent, żeby te ceny posmarować majonezem. Tak wiem, tu są takie ślady, ale to schodzi, wiecie, to jest jakiś chyba marker czy coś takiego. Więc ktoś mi sprzedał właśnie taki patent i powiem wam, że super się to sprawdza. Jak taką cenę posmarujecie majonezem i zostawicie na chwilę, to ona po prostu... No, wsiąka ten cały tłuszcz i odchodzi bez problemu, także super patent. Nie pamiętam, kto mi to polecił, ale ktoś chyba w komentarzu i dziękuję bardzo, bo super się sprawdza, także dzielę się patentem na to, jak zdjąć naklejki. O, ktoś do mnie dzwoni. No dobra, więc zadzwonił telefon i rozmawiałam z mamą chyba z pół godziny, więc wyciągnęłam wszystkie talerze i wszystkie wysmarowałam majonezem. No, tutaj te też. Załadowałam to, co było, rozładowałam zmywarkę, załadowałam to, co było w zlewie i chwilę sobie poleżą. Ja sobie może zrobię coś do jedzenia. I tak, śmiesznie to wygląda. I te papiery, ale wiecie, te papiery zostają, bo one jadą na Mazury i sobie je potem z powrotem w to zawinę. No, tylko chciałabym je umyć w zmywarce. Ja mam nadzieję, że mi ładnie te ceny poschodzą. Nie wiem, czy Wy też macie takie doświadczenie, ale te ceny z TK Maxa to jest po prostu najgorsze zło na świecie, naprawdę. Masakra. Ok, jeszcze Wam się tak pokażę. Sorry, będę dzisiaj się widzieć tym włosom. Zobaczcie, tak nawet właśnie tak jakby ich trochę więcej było. Jakby ten kolor taki lepszy, mimo że no widzicie, są totalnie nieułożone, nic. Czegoś bym nie zaczęła tak nosić spięte, nie jak babcia chyba, nie? Nie wiem, to po prostu, słuchajcie, ja bym tak chciała umieć robić włosy, w sensie, nie wiem, zaplatać jakieś warkocze albo kręcić loki. Ja gdybym miała takie zdolności, to serio, ja bym codziennie chodziła w jakiejś innej fryzurze. Naprawdę, ale no niestety, no wiecie, że tam czasami sobie robię jakieś loki i tak dalej, no to jest takie spoko, ale chciałabym właśnie mieć takie zdolności. I, nie wiem, raz bym chodziła w jakimś warkoczu dobieranym, w koronie jakiejś, w sensie z włosów, z warkocza. Albo jakieś loki, albo jakaś taka kitka wysoko upięta. Tylko wiecie, nie taka, no jak ja sobie robię, że sobie spinam, tylko tak jak fajnie fryzjerzy robią, że to jest tak zawinięte i ten... Mega, mega mi się podoba. Albo tak jak też w ogóle podziwiam dziewczyny, które sobie doczepiają włosy. Nie na stałe, tylko wiecie, jak są to takie doczepy. No ja mam taki zestaw włosów, tak kiedyś sobie doczepiłam, to słuchajcie... Ciężko powiedzieć, że źle, bo źle to jest mało powiedziane, po prostu wyglądam jak... Dosłownie jakbym uciekła z domu wariatów, jak coś by mi się stało. No naprawdę to było komiczne, po prostu to było komiczne. Może kiedyś Wam to pokażę. Jeszcze tam było tak dużo tych włosów, a ja nie mam tak dużo włosów na głowie, więc jak sobie przyczepiłam, to tu miałam tak i potem nagle... No nie. Zatem ja też nie mam cierpliwości, wiecie. Nie, to już Wam mówiłam wiele razy, że ja jakoś nie lubię się tak pindrzyć, w sensie, żeby nie wiem, ten makijaż nie wiadomo jak długo robić i jakbym... Jeszcze miała, nie wiem, robić makijaż, byłem jakoś jeszcze codziennie te włosy układać, tak jak właśnie dziewczyny, które tam sobie robią, doczepiają te włosy, to tapirują, kręcą i tak dalej, no to mówmy się, nawet jak już ktoś ma wprawę, to jednak jest trochę czasu, a ja no, nie mam cierpliwości do tego, naprawdę. Normalnie nic Wam nie powiem, że wszyscy mnie dzwonią. Jakoś uważam się za cierpliwą osobę, ale jeżeli to jest coś takiego, co nie wiem, jest takie no błahe i dotyczy mnie, to już to olewam, nie wiem, dajcie znać, czy tak macie. Ja ostatnio koleżankom opowiadam, że jak ja się malowałam na swój ślub i to już chyba było z 40 minut, ja mówię, nie, no już kończę, już nie, po prostu jeszcze coś tam miałam dołożyć, poprawić, ale mówię, nie, no ja już po prostu zaraz się zirytuję, będę miała zły humor, kończę to, bo nie jestem w stanie tyle się malować, przysięgam, że tak było. Dobra, jeszcze Wam chciałam tylko pokazać, dzisiaj mam nasz gałganowy long sleeve czarny, to jest ten w tym większym rozmiarze i ja zazwyczaj go noszę do leginsów, ale też chciałam Wam pokazać, jak on będzie wyglądał do dresów. Są te joggersy, które cały czas widzicie i tak, on jest po prostu taki dłuższy, ale też spokojnie do jakichś szerszych rzeczy też go możecie go nosić i ja po prostu lubię takie dłuższe rzeczy, uważam, że to lepiej wygląda, też to lepiej robi na sylwetkę, bo jednak nas wydłuża, a te wszystkie rzeczy takie przykrótkie jeszcze po prostu mi się to wszystko podłazi do góry, to mnie irytuje, nie wiem, że idę i tu brzuch mam nagle na wierzchu albo coś, więc ja lubię dłuższe rzeczy, ja też to co Wam mówiłam i też mega się Wam to spodobało, bo naprawdę po prostu w okamgnieniu się sprzedały te bluzki przy pierwszej turze, że to jest po prostu taka dobra, gatunkowo gruba bawełna, ona nie prześwituje. Ja teraz mam w ogóle taki koronkowy, kolorowy stanik pod spodem, to tutaj nic nie widać, nawet żeby się ta koronka odciska, wiecie o co chodzi, jak miseczka nie jest gładka, tylko po prostu ma strukturę, bo jest koronkowa, to czasami w tych cienkich t-shirtach to widać, że to się odciska, tutaj nic się nie odciska, długi rękaw i naprawdę, naprawdę wszystko wyprodukowane w Polsce, świetny. No ja po prostu chciałam sama dla siebie mieć coś takiego, tak jak Wam mówiłam, ciężko mi jest znaleźć jakieś takie basiki, które były dobre jakościowe, że ja bym nawet chciała za to zapłacić więcej, ale żeby to był dobry materiał, dobry fason, dobry krój, bo ja po prostu żyję w takich prostych rzeczach i czy to jest po domu, czy to jest na zewnątrz, no to ja po prostu lubię takie ubrania. I tak, no stworzyłam to jakby pod siebie, a też super, że Wam się spodobało. Dobra, słuchajcie, kończę, idę sobie w końcu zrobić to śniadanie, jeszcze oddzwonić, także tak, i czekam, aż majonez ceny rozpuści. Kanapki gotowe i tak wiem, że to śmiesznie wygląda, bo to jest okrojony chleb tostowy, ale po prostu taki duży jest ten ser i wędlina, a nie lubię, jak się składa, wiecie, nie lubię, jak jest za grube, więc tu jest po prostu taka pierś z indyka z miodem z Aldi, gouda taka w plasterkach, taka a la topiony serek, ogórki konserwowe kozackie i kremajo. Taka moja kanapka ostatnio ulubiona, jak macie ochotę spróbować, jeśli lubicie takie, to polecam. I koniecznie tak, musi być chleb tostowy, bo niestety to jest kluczowe, że to musi być chleb tostowy, a nie zwykły. Także tak wygląda dzisiaj moje śniadanie. Sama się z siebie śmieję, ale to jest naprawdę pyszne. Ja się pytam, to jest poważne pytanie, czy użyłaś do tego majonezu, czy krema mayo? Musisz teraz polizać i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Nie będę lizał starego majonezu, ale mam nadzieję, wielką nadzieję, że użyłaś krema mayo, bo przecież to jest majonez wegański. I ciekawe, czy naklejki ja bym sprawdził. No zobacz, jak patrz, widzicie, jak to się to jest mój majonez. No to jest twój majonez. No właśnie. Czemu nie krema mayo? Nie chciałeś drapać ceny. Właśnie to zawsze mnie umiesz tak zaskoczyć, że po prostu wracasz do domu i mówisz, co jest? Proszę, no świetnie. Z czego grzejesz? Ja chciałam Wam coś pokazać i podziękować, bo jedna z Was napisała mi na Instagramie, że teraz jest tydzień włoski w Piedrze i też ktoś mnie pytał właśnie, skąd braliśmy tą mąkę typu 0. My mieliśmy ją z Włoch przywiezioną, ale zużyliśmy i właśnie zobaczcie, jest ta mąka typu 0 na pizzę Basia. I ona za ile? 3 coś chyba, 3,60. Umyj ręce. Umyj ręce. Także nie była jakaś droga, więc wzięliśmy 6. Nie zmarnuje się, biorąc pod uwagę, jak często Lew pizzę robi. No właśnie myślałem, żeby jutro zrobić. Tutaj jeszcze były Mutti, więc wzięliśmy ten przecier pomidorowy, bo jest dobry. Ja wziąłam coś takiego, parmigiano-rigiano, pomidory z parmigiano, więc czasami na przykład coś takiego dodać, czy nawet do samego makaronu, czy do mięsa, to jest spoko. I tutaj kupiliśmy takie drożdże, które Tomek kiedyś kupił w Lidlu, a teraz one są w Dino. Nie wiem, może w Lidlu nadal są, nie mam pojęcia. Natomiast bardzo dobre są te drożdże. Tak, nasza pizza jest dzięki nim bardzo dobra. I bardzo też dobra. Bardzo długo są świeże, bo często te drożdże się tak zsychają, wiecie, te na przykład babuni czy coś, a te naprawdę długo są świeże. I właśnie pytanie, czy słuchajcie, drożdże na przykład można zamrozić? Można sobie kawałek odciąć i zamrozić, czy niekoniecznie? Dajcie znać, czy próbowaliście. Więc jeszcze mamy drożdże. Do lodóweczki, do lodóweczki. No chowaj. Dobrze. Bo jutro będziemy oczekiwać od nich pracy nad ciastem, które będzie wyrastać na pyszną, piękną, puszystą pizzę.